Cześć, jestem Agata i opowiem Wam, do czego możecie wykorzystać markery o pędzelkowej końcówce, na przykład Fine One firmy Neuland. Te markery nie należą do zwyczajnych markerów. Ja jako graphic recorder, czyli osoba, która podczas konferencji nagrywa wizualnie to, co się dzieje, czyli rysuje jednocześnie wtedy, kiedy mówi prelegent, muszę używać narzędzi, które są po pierwsze precyzyjne i po drugie niezawodne. I właśnie takim narzędziem jest ten cieniasek, znaczy cieniutki marker o pędzelkowej końcówce. Jak pewnie zauważyliście, pracując jako trenerzy, edukatorzy, czy po prostu dla własnej przyjemności, że większość markerów ma końcówki okrągłe. Spójrzcie, jaka jest różnica między tymi dwoma końcówkami. Jedna jest okrągła, a druga, czyli ta pędzelkowa, przypomina pędzelek do kaligrafii japońskiej bądź chińskiej. Ta końcówka jest nie tylko elastyczna, ale daje nam bardzo wiele możliwości, jeżeli chodzi o efekty specjalne na naszych flipchartach czy na rysunkach, które tworzymy. Nawet tych najprostszych. Jakie to są efekty? O już! O tym opowiem i to właśnie pokażę w tym filmie. Zacznijmy od podstaw. Jak wiecie, markery mają różne końcówki. Najczęściej są to końcówki ścięte, czyli właśnie o takie. Te ścięte końcówki idealnie nadają się do pisania liter, do pisania wyraźnego, na przykład na flipchartach. Marker, który dzisiaj zaprezentuję, ma końcówkę właśnie pędzelkową w różnych rozmiarach, bo możemy używać pędzelków trochę utuczonych, czyli takich nieco grubszych, albo cieniutkich. Cieniutkie nadają się do pracy na mniejszych formatach, na flipchartach, na kartkach A4. Te grubsze są idealne w boju, jeżeli chodzi o większy zapis, taki wielkoformatowy, na przykład kilku czy kilkunastometrowy. O co chodzi właśnie z tymi końcówkami i co one mogą dać, jak Ty, jak Wy konkretnie możecie skorzystać? Otóż dzięki zastosowaniu tego markera uzyskujemy efekt lekkości. Co to znaczy? Jeżeli na przykład pracujemy z grupą i chcemy troszeczkę rozluźnić atmosferę, możemy wyczarować właśnie kilkoma kreskami. O! Na przykład skrzydełka. Zauważcie, że tutaj, kiedy używam właśnie tego markera, w zależności od kąta, kąta nachylenia, czy kąta właśnie wykorzystania tej kreski, uzyskuję zupełnie różną grubość. To dzięki temu, że ta końcówka jest elastyczna, że możemy nią dowolnie manipulować i uzyskiwać ciekawe rozwiązania graficzne. Oprócz tego, że nadaje się świetnie do takich detali, powiedzmy, czyli myślę, że mogę to nazwać właśnie szczegółami, tak? Czyli mogę robić szczegóły. Szczegóły typu na przykład miny, mimikę twarzy, mimikę zwierząt, które rysujemy. Powiedzmy, że zrobimy... Aha, tutaj sobie zrobimy taką osobę. Zobaczcie, że znowu przez zakrzywienie linii uzyskuję zupełnie inny efekt. Mogę nim pracować bardzo szybko, co w moim przypadku jest bardzo, bardzo wskazane. O, albo pokażę to Wam też na przykładzie mojego ulubionego, takiego już firmowego ludzika z takim specyficznym zaczesem. Tak, to jest mój ludzik taki dość charakterystyczny. Jak gdzieś zobaczycie takiego ludzika, to prawdopodobnie albo to jest moja notatka, albo osoby, którą uczyłam, bo uwielbiam go i lubię go po prostu wszędzie gdzieś zaznaczać. Tak. A to jeszcze narysujemy markera. A co? Dobra. Czyli widzicie, że możecie dzięki tej końcówce możecie uzyskiwać ciekawe efekty graficzne, jeżeli chodzi o szczegóły, czy właśnie takie drobiazgi. Ale oprócz tego, co jest fantastyczne w tym markerze, to to, że to nie jest marker na jeden raz. To jest marker, który kupuję, a kiedy mi się wypisze, uzupełniam specjalnym tuszem. Uzupełnianie jest banalnie proste, dzięki specyficznym sposobie uzupełniania, który możecie prześledzić na innym z filmików, które stworzyłam. Ręce pozostają czyste, a Wy macie komfort pracy. Ja takiego markera używam mniej więcej pół roku. Jeden taki marker wystarczy mi na pół roku. Jeżeli go tak regularnie uzupełniam, producent twierdzi, że nawet do 44 razy można uzupełniać jeden taki marker, więc jest on naprawdę wydajny. To nie jest marker, który kupujesz, zużywasz i wyrzucasz. To, co jeżeli chodzi o tusz, to co jest też ważne, to to, że ten marker nie przebija. To ma
ogromne znaczenie w przypadku trenerów, na przykład pracujących na flipchartach, bo kiedy pracujemy na zwykłej kartce, tak, to większość markerów takim alkoholowym tuszu, o alkoholowej bazie, niestety przebija. To znaczy, że jeżeli piszemy coś na kartce, musimy uważać, co jest pod spodem. Ale w tym przypadku możemy dowolnie i mocno właśnie tuszować i okazuje się, że nie ma śladu. Po prostu ten marker ma taki tusz, taki, a nie inny tusz, który to nam zapewnia. A jest to ogromny komfort pracy, zwłaszcza jeżeli oszczędzamy papier, tak? Kolejna rzecz, no to, że jest uzupełniony, to już powiedziałam, bo jest uzupełniony tym tuszem. To, co jest jeszcze fajnego w tym tuszu, to Wam podpowiem, jest to tusz na bazie wody. On nie ma zapachu, jest bezwonny, co również wpływa na jakość pracy, na nasz komfort po prostu. To, co jest jeszcze specyficznego właśnie w tym tuszu, to to, że on bardzo szybko schnie. W związku z tym, że szybko schnie, możemy coś pomalować, możemy coś narysować właśnie tym tuszem i od razu, a chwileczkę, to co my tu zrobimy? Może po prostu uśmiechnięte słoneczko. Tak. Mamy tutaj słoneczko. Zobaczcie, tylko teraz chwilkę pomalowałam i od razu mogę kolorować. W przypadku standardowych markerów, gdybym zrobiła coś takiego, to na moim kolorowym markerze już by były ciemne ślady. A tutaj zobaczcie, pozostaje czysty. Ten marker czarny, ten tusz czarny bardzo szybko wysycha, przez co możemy go dowolnie łączyć z innymi kolorami. Możemy na przykład zrobić szybko obrysy, a później od razu go kolorować. Nieważne, czy innymi markerami, czy pastelami. Jest to dość komfortowe i lepiej... No, sprawdźcie sami, jak to jest ze zwykłymi markerami. Gwarantuję, że nie uzyskacie tak dobrego efektu, jak w przypadku outlinerów, czyli właśnie tych pomarańczowych kubraczkach markerów. To, co wyróżnia właśnie te markery, to fakt, że tu są napełnione tuszem szybko schnącym, mimo że mają pomarańczowy kubraczek, to ten tusz jest nadal czarny, więc uniwersalny. To, co jeszcze jest ważnego, właśnie, albo co możemy uzyskać dzięki tym końcówkom, to efekt podkreślenia. I nieważne, czy podkreślamy standardowo, czyli taką linią, czy podkreślamy może w sposób specyficzny dla nas. Ja na przykład uwielbiam chmurki, więc powiedzmy, że obramuję to chmurką i od razu też pokoloruję. Przecież uwielbiam kolory. Tak, to może w ten sposób zrobimy cienie na chmurce. Jeżeli będziemy podkreślać taką zróżnicowaną linią, która gdzieniegdzie jest grubsza, gdzieniegdzie jest szczuplejsza, to uzyskamy dużo ciekawszy efekt niż w przypadku markera, który daje nam tylko jedną grubość. O, dobra, to podkreślanie, ale podkreślać możemy również tym... tak, tą końcóweczką, dodając cienie w literach. Bardzo wygodnie i bardzo szybko. Zobaczcie, przecież ten moment i od razu to tło, ta treść wychodzi nam z tła, wychodzi w cudzysłowie. Okej, i ostatnią rzeczą, do której używam właśnie tych cieniasków, są podpisy. Bo rzeczywiście podpisując właśnie tymi cieniutkimi markerami, uzyskuję taki efekt zwierności, lekkości. To zobaczcie. Mi się chyba trochę wykorzystał. Spokojnie, wręcz ta ręka płynie przy używaniu właśnie tego markera. Jeżeli miałabym Wam coś od siebie jeszcze dodać, podpowiedzieć, zorientujcie się, gdzie w najbliższym czasie będą organizowane szkolenia z flipowania, ze sketchnotingu, bo być może będzie to dla Was niepowtarzalna okazja, żeby samemu spróbować, na czym polega właśnie magia tego markera. Profesjonalni trenerzy prowadzący szkolenia z zakresu myślenia wizualnego na pewno będą znali to narzędzie, na pewno będą wiedzieli, o co chodzi z tym całym zawrotem głowy na punkcie markerów Neuland. I
spróbujcie sami, dotknijcie tego, poczujcie, powąchajcie, a gwarantuję, że nie będziecie chcieli rozstać się już z tym gadżetem trenerskim. Czyli tak podsumowując, co daje Wam ten marker? Wyróżnienie się. To, że Wasze flipcharty będą wyglądały inaczej niż u Waszych konkurentów, że będziecie w stanie stworzyć nimi niepowtarzalne efekty, których nie osiągnęlibyście przy zwykłej takiej okrągłej końcóweczce. To, dlaczego, dla kogo one są? Dla trenerów, edukatorów, dla osób, które coś tłumaczą, ktoś chcą tłumaczyć szybko, pracować efektywnie i precyzyjnie. To nie są markery tylko dla profesjonalistów, to również są markery dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z myśleniem wizualnym. Więc osobiście bardzo rekomenduję te właśnie markery, te narzędzia. Jako ciekawostkę dodam, że to nie tylko jest tak, że możecie dostać tylko pędzelkowe markery w kolorze czarnym, tak jak te outlinery, one się tak nazywają, znajdziecie to wszystko w opisie filmu poniżej, ale również w różnych wersjach kolorystycznych, także nie jesteście ograniczeni tylko kolorem czarnym, żebyście tego tak nie odebrali. Dobrze, to w takim razie tyle dzisiaj ode mnie, a jestem ciekawa Waszych wrażeń z działania właśnie tymi pędzelkowymi materiałami, tymi markerami. Co Wy o nich sądzicie? Jak Wam się one podobają? Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia w kolejnym filmie.